Podczas przejażdżki z córką na hulajnodze znaleźliśmy takie coś. Jest to jakaś wojskowa przyczepa albo nie wiadomo co. Próbowaliśmy to otworzyć, ale jest zamknięte. Jest to coś wojskowego na pewno. Nie da się tego otworzyć. W środku są jakieś stare gazety pootwierane. Wygląda to tak, jakby się to nadawało do jeszcze zamieszkania przez jakiegoś bezdomnego. Pewnie jakiś bezdomny tutaj mieszkał w zimie. Tak to wygląda. W szczerym polu, przy lesie. Jest tam, nie wiem czy będzie widać, jest nazbierana skrzynka plastikowa z chrustem, czyli na opał jakieś kartony. Tu jest jakaś butelka z wodą. Na pewno tutaj nie było żadnych libacji ani mało latów. Tu jest jakaś leżanka wojskowa. Takie coś ale krzesło, skrzynia pod spodem. Więc na pewno tutaj mieszkał jakiś bezdomny. No niestety nie idzie tego otworzyć. Wygląda to jak wygląda. Mieści się to w miejscowości Kotusz Wielki. To jest województwo opolskie. Niedaleko rzut beretem jest jezioro Turawskie. No i tak to wygląda. Stoi to już tutaj na pewno kupę lat. Ale jak na konstrukcję wojskową, na warunki atmosferyczne, powiem, że jest w całkiem dobrym stanie. Jeżeli jakiś bezdomny miałby tu mieszkać, to czemu nie? Nikomu nie przeszkadza, nic nie robi. A konstrukcja jest naprawdę jeszcze stabilna. No może wygląda jak wygląda, ale naprawdę tutaj nie ma żadnej rdzy. Jest to tak zakonserwowane, że naprawdę to jest... Jestem w ogromnym szoku, jakby dzisiejsze samochody były robione z takiej blachy i z takiej konserwacji, to mogłyby jeździć nawet 500 lat. Bo to już tutaj stoi z mojego punktu widzenia kupę lat, jak nie kilkanaście albo kilkadziesiąt.